Twoja telewizja. Mazowsze TV. Protokół komisji, która oceniła i nagrodziła Wasze prace. I tak w kategorii szkoła podstawowa na poziomie klas 1-3 pierwsze miejsce zajął Piotr Pietrzak z klasy 2B. Drugie miejsce Zuzanna Leszczyńska, klasa 1B. Trzecie miejsce Kacper Dominiak, klasa 2B. W konkursie bierze udział młodzież w trzech grupach, czyli szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Polega na tym, że zazwyczaj dzielimy te grupy na dwa rodzaje, dwie możliwości odpowiedzi, czyli odpowiedź na przygotowane testy pisemne i jako dogrywka odpowiedź na tak zwane pytania praktyczne, które zazwyczaj dotyczą ratownictwa medycznego. Do tego konkursu przygotowywałem się głównie z internetu, jak i z innych z czasopism strażackich, ale różnie z życia codziennego. Wiadomo, że jak są zawody, czy jak jest konkurs, jakie są współzawodnictwo, ktoś musi pierwszy, ktoś ostatni, ktoś po środku itd. Najważniejszy jest udział, najważniejsza jest wasza chęć do tego, aby tą tematykę bezpieczeństwa samego siebie i innych już na początku waszego życia, u progu waszego życia już ją przyjmować, już ją zdobywać. Ważne jest dlatego, żeby ratować innym życie i żeby innym również pomagać bardzo ważnie. No, straż pożarna i ta zawodowa, która chroni nas tutaj profesjonalnie, ale przede wszystkim 23 jednostki ochotniczej straży rozsiane po całym powiecie, to wielkie wsparcie dla, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w naszym powiecie, to są jednostki zorganizowane, wiedzą kto pod kogo podlega, kto wydaje rozkazy, łatwo ich zebrać i wielokrotnie przekonaliśmy się o to, że to jest prawdziwa siła, jeśli chodzi o zabezpieczenie w czasach niepokojów, ale w czasach coraz częściej nie pożarów, ale właśnie miejscowych zagrożeń, czy podtopień, czy właśnie usuwania wypadków drogowych. W strażach mi się kojarzy z wodą, z gaszeniem pożarów, jak i z udzielaniem innym pomocy. Brać strażacka, bo tak trzeba to nazwać, nie rozdzielać ochotniczych straży od państwowych strażaków, cieszy się od wielu, wielu lat największą popularnością wśród społeczeństwa. I to chyba samo za siebie po prostu mówi, że jesteśmy przydatni, potrzebni, a nawet nieraz bardzo potrzebni. W gminie Kampino, w której gościmy, jest 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. To dobrze działająca struktura, która właśnie uczy się rozwiązywać tych spraw związanych z miejscowymi zagrożeniami. W wielu strażach bardzo dużo stawia się właśnie w tej chwili na
propagowanie wiedzy przedmedycznej, czyli związanej z ratownictwem medycznym, a również do czego zachęcam, też związanym z honorowym dawstwem krwi. Wiele jednostek właśnie, wiele klubów działających na terenie powiatu właśnie swoje zarządy ma przy zarządach miejsko-gminnych ochotniczych straży pożarnych. Chciałem jeszcze wszystkich serdecznie pozdrowić tutaj w imieniu nieobecnego dzisiaj pana Andrzeja Wołczyńskiego, który niestety nie mógł przybyć, ale jest z nami od początku. Prosił mnie, żebym złożył gratulacje również w jego imieniu wszystkim dzisiaj wyróżnionym, wszystkim, którzy zajęli miejsca w konkursie, ale również tym, którzy po prostu wystartowali po to, żeby podnieść swoją wiedzę właśnie z zakresu pożarnictwa, jak i wiedzy medycznej. Twoja telewizja. Mazowsze TV.